dzieci, mamy ciągniki, mamy... Właśnie, spokój, ciszę. O Boże, Chloe! Nie ma w jednym zamiu, bo żeby nikt się nie wcinał. Jest razem. Czy jest... Dlaczego? Co jest fajne, co jest takie urocze we wsi? Nie lepsze, gorsze, tylko jakie są uroki we wsi? Uroki wsi są następujące, że mamy spokój. Nie szkolnie, nie szkolnie, tak jak mówiłaś. Wieś jest niesamowita, bo coś tak, tam. Wieś jest niesamowita, ponieważ mamy tu ciszę, spokój, w ogóle latem pięknie jest u nas, mamy pełno drzew, mamy ciągniki, mamy obory, krowy, wszystko mamy, naukę jazdy mamy nawet za darmo. Co jeszcze, chłopak, teraz mi coś powiedzcie, co jest fajnego tutaj, dlaczego wy chciało coś nie wygrać? Leman, mów teraz, a później tak będzie całą powiedzieć. Dlaczego szkoła? Szkoła w Karolinie powinna wygrać ten konkurs, bo... Dlatego, że ale pełnym zdaniem poproszę. Byliśmy uważani za szkołę gorszą od wszystkich, a jednak potrafimy coś pokazać, mimo niesprzyjającej pogody dzisiaj. Jest strasznie zimno. Nie, szkoła w Karolinie, słuchaj. Powinniśmy my, którzy się tutaj znajdujemy, wygrać ten program, bo jesteśmy dobrzy, potrafiliśmy się zgrać, potrafiliśmy stworzyć wiele, w ogóle atmosferę super i potrafiliśmy zorganizować się, żeby zostać na weekend w tej szkole i pracować razem, bo mieliśmy bardzo mało czasu na to, żeby przygotować cały program artystyczny. A teraz tak, to robimy, będzie to krótkie, ponieważ szkoła w Karolinie powinna wygrać, bo jesteśmy najlepsi, najwspanialsi, najlepiej zorganizowani, jesteśmy najbardziej roztańczoną wsią w całej Polsce. O. Karolewo powinno wygrać, ponieważ jesteśmy najbardziej roztańczoną wsią. Rozśpiewaną, roztańczoną wsią w Polsce i na całym świecie, w kraju, w Europie, wszędzie.